Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg jest Bogiem żyjących, bo w Nim wszystko żyje i ma swój początek, teraźniejszość i przyszłość. Teraźniejszość aktualnie realizujemy, a każdy dzień, stając się przeszłością, prowadzi nas do przyszłości. I wszystko zależy od tego, w czym jako ludzie widzimy swoją siłę. Jeśli w sobie samym, to ograniczamy się znacznie. Jeśli w tym, co jest wokół nas, we wszelkich dobrach, to przyjdzie dzień, kiedy nie będą to już nasze rzeczy, lecz przypadną komuś w udziale. Jeśli w Bogu, to trzeba nam wiedzieć, że od momentu poczęcia zaczęło się nasze zmartwychwstanie. Wszystko jednak uzależnione jest od tego, czy my faktycznie uczyniliśmy już swoje ciało świątynią Ducha Świętego. Nasze myślenie nie jest w stanie w jakikolwiek sposób Boga zamknąć w jakichś ramach. Nie da się Go ograniczyć przez nasze patrzenie na świat. Saduceusze właśnie brali wszystko dosłownie. Skoro w pismach było napisane tak, a tak, to należało to wypełnić. A wszelkie komentarze uważali za zbędne. Więc jeśli byśmy tak podchodzili do życia, to byłoby nas mniej, bo wielu by przywiązało kamień młyński do szyi i skoczyło do wody. Wielu byłoby inwalidami bez rąk, nóg, języka czy oka, bo one były powodem grzechu, a trzeba odciąć to, co do grzechu nas prowadzi. Jednak tak się nie dzieje. Zobaczmy, że Jezus trzymał się słowa, które zostało zapisane, ale jednocześnie tłumaczył, co należy uczynić i jak zrozumieć dany tekst, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej pożytku. Kiedy zbyt często skupiamy się na doczesności, kiedy ograniczamy czasem i rozumem, to nasze postrzeganie wieczności jest zahamowane i przytępione. Wszystko, czego nie widzimy i nie jesteśmy w stanie pojąć, napełnia nas lękiem i niezrozumieniem. Przecież cała ułuda tego świata, że on jest idealny, przeminie, jest głupstwem w Bożych oczach. Tylko ci, którzy rozpoznają żywego Boga, zostaną uznani za godnych chwały nieba. Wiara w zmartwychwstanie pobudza nas do lepszego życia i wierniejszego wypełniania swoich obowiązków. Czasem wygodniej jest zepchnąć to Boże prawo gdzieś w kąt, ale nim nie żyć. Lepiej czegoś nie wiedzieć, niż się zawieść. Lepiej żyć wygodniej tutaj, myśląc, że wieczność podobno jest, ale nie zaprzątać sobie nią głowy. Trudną sprawą jest uwierzyć w przyszłe zmartwychwstanie człowiekowi, który, jak formułuje święty Paweł, żyje według ciała i dąży do tego, co chce ciało. Naszym zadaniem jest dążyć do tego, co duchowe. Wiąże się to z przemienianiem się w narzędzie dobra, czyli używania swoich rąk do czynienia dobra, a swoich ust do głoszenia pokoju. Papież Franciszek powiedział, że już na tej ziemi, w modlitwie, w sakramentach, w braciach, znajdujemy Jezusa i Jego miłość, dzięki czemu możemy zasmakować czegoś z życia zmartwychwstałego. Jeżeli wszyscy kochalibyśmy się bardziej, to nie dziwiłoby nas, że w niebie nie ma wyłączności na miłość, tak jak to tutaj przeżywamy. Tam będziemy kochać wszystkich i z czystym sercem. Nie tylko męża czy żonę, dzieci czy krewnych, ale wszystkich bez wyjątku. Bo miłość osiąga wielką siłę, jak mówi nam święty Paulin z Noli. Więc trwajmy w łasce uświęcającej, by mieszkał w nas Duch Boży. A to pozwoli nam wszystkich kochać mocniej już dziś.